Znaczy, w sensie na mecze, to my do baru idziemy na mecz. Nie będziemy tej ekstraklasy oglądać. Nazywam się Krzysiek Burmiński, jestem junior QA-em. Mam o jakość w procesie wytwarzania oprogramowania od początku do końca, od takich podstawowych rzeczy, początkowych, analiza wymagań ze strony klienta, poprzez dbanie o różne czynniki, jak accept criteria, takich mocno związanych z JIRą, z metodyką pracy. Staram się wchodzić w rolę klienta, żeby aplikacja dla niego była przejrzysta, prosta w użyciu, żeby była po prostu dla niego przystępna. No to moim początkiem był staż 3-miesięczny. Po części teoretycznej mieliśmy część taką mocno praktyczną. Pracowaliśmy na takim specjalnym dla nas wewnętrznym projekcie. Uczyliśmy się na nim wykonywać pierwsze testy manualne nasze. Naszą mentorką była Paulina Zalewska. Mocno nas wspierała. W każdej chwili mogliśmy do niej napisać wiadomość prywatną, zapytać się, tak naprawdę nawet grupowe spotkanie ustalić, żeby przedyskutować jakieś trudniejsze tematy dla nas. Potem tak naprawdę trafiliśmy z tego już stażu. Trafiliśmy jako pełnoprawni junior QA do swoich zespołów. No i tak się zaczął tak naprawdę już porządna robota. Czuję się fajnie, myślę, że jestem w odpowiednim miejscu. Czuję ciągły rozwój, co myślę, że na tym stanowisku jest jedną z najbardziej istotnych rzeczy. No to na pewno się nauczyłem wielu dobrych praktyk, odnośnie nie tylko programowania, na pewno zwiększyłem swoją wiedzę dotyczącą JavaScriptu, nauczyłem się, co było zupełnie nowym dla mnie, TypeScript. Nauczyłem się tak naprawdę też frameworku do testów automatycznych, taki jak na przykład Cypress. Na pewno zwiększyła się moja świadomość, jak działa oprogramowanie, jak wiele różnych czynników wpływa na to oprogramowanie, jak tak naprawdę wygląda ta architektura trochę z boku, jak różne elementy architektury wpływają na całość aplikacji. Z nietechnicznej strony na pewno komunikacja z klientem, komunikacja wewnątrz zespołu, żeby przekazać ten feedback dotyczący oprogramowania, dotyczący błędów. To na pewno cenię ludzi sobie, klimat, podejście do mnie jako człowieka, nie tylko jako pracownika, różne fajne inicjatywy. Właśnie self-development i chciałem powiedzieć my benefit, ale tak kurwa się, dobra, mogę w sumie, ale... Na pewno tą najważniejszą rzeczą dla mnie przynajmniej jest to podejście jako do mnie, jako człowieka, nie tylko pracownika. Taką otwartość, życzliwość, którą spotykam ze strony różnych osób, kolegów zespołu. To, że nie mam żadnej presji zapytać się o coś, czego nie wiem. Jest to dla mnie dosyć istotne, że po prostu czuję się dobrze w pracy i w moim przypadku praca nie jest taką szarą, smutną rzeczywistością, ale fajną codziennością. No to zdecydowanie ludzie, klimat, to, że uważam, że to jest fajne miejsce do rozwoju, że codziennie uczę się jednak nowych rzeczy. Z kolegami z zespołu wychodzimy co jakiś czas na piwo, spotykamy się, utrzymujemy jakieś relacje nie tylko w pracy, ale również poza nią. Mimo pracy zdalnej mamy jakieś kawki, zdalne oczywiście, na których po prostu dzielimy się, co słychać u danej osoby, jakieś tam prywatne rzeczy, po prostu lubimy sobie porozmawiać, nie tylko na temat pracy, no ale wiadomo, do tego służą kawki, żeby się po prostu podzielić historiami z życia i co tam u kogo słychać. Myślę, że na pewno poleciłbym z tego względu, że czuję, że się po prostu rozwijam, lubię to, co robię przede wszystkim i jest to fajne miejsce po prostu do pracy.